Witamy serdecznie, dzień dobry Państwu. Witamy w niedzielny wieczór. Witają Paweł Jeżowski. Dzień dobry. Maciek Kapitan Lisowski. Witamy serdecznie i tak, Paweł, witam z Warszawy. Ja witam z Dolnego Śląska, który jest zachmurzony, deszczowy i niestety, co wszyscy widzą w chwili obecnej, smutny i bardzo, ale to bardzo dotknięty siłą żywiołu. I o tym też za chwilę porozmawiamy. A na początek przypominamy o tym, że nasza radosna twórczość internetowa, która jak widzimy na nasze szczęście, podoba Wam się w wystarczającym stopniu. Dzięki czemu lajkujecie, komentujecie, udostępniacie nasze materiały. Mamy nadzieję, że i z tym materiałem tak samo będzie i obydwa kanały <laughs> będą przez Was sympatycznie popierane, a nawet wspierane. A wszystkim wspierającym, czy to za pomocą YouTube'a, czy Patronite i SUPI tudzież kawkami będzie miało wyraz dla nas bardzo wymierny, bo niezależna twórczość niestety ma to do siebie, że czasami potrafi denerwować tych, którzy pewnych rzeczy nie rozumieją. Na przykład u mnie wczoraj zbanowano materiał o powodzi. Został zdemonetyzowany po odwołaniu po raz pierwszy w ciągu chyba pół godziny udało się, że został przywrócona monetyzacja, ale nie rozumiem. Zdecydowanie algorytmów i to dzięki Wam, dzięki Waszej pomocy i wsparciu, niezależnie od wszystkiego, mogą powstawać materiały na takich kanałach jak Kremlinka czy Kapitan Lisowski. Długi ten był wstęp, ale chyba potrzebny, i może niektórych zaskoczę, ale zacznę od właśnie tegoż tematu powodziowego tu na. Południowo-zachodniej części Polski, w południowo-zachodniej części Polski. Między innymi dlatego, że trochę mnie to osobiście dotyczy, bo pochodzę z z które w chwili obecnej, chociaż kiedyś praktycznie nikt mógł nie znać tej nazwy, nagle ta nazwa się przebiła do mainstreamu, bo sytuacja tam jest bardzo, ale to bardzo, bardzo trudna. Jestem Głuchołazianinem z Opolszczyzny. Zawsze o tym pamiętam, skąd pochodzę i jak ktoś mówi, te małe ojczyzny są nam bardzo bliskie, a sytuacja powodziowa jest taka, że ten most, na który tutaj patrzymy, no już go nie ma, razem z nowo powstającym został. Rano przez wodę zerwany, więc obecnie komunikacja, łatwa komunikacja, jeśli chodzi o obie dwie części uchoła, została przerwana, ale trzeba spojrzeć na to wszystko trochę bardziej globalnie. Na przestrzeni ostatnich 14 lat od poprzedniej powodzi z roku 2010 zbudowano trochę tylko wałów przeciwpowodziowych, ale za to w czasie, kiedy nie budowano wałów, zbudowano dosyć dużo zbiorników przede wszystkim tak zwanych suchych przeciwpowodziowych które są w stanie przyjąć sporą ilość wody. Zgodnie z informacjami RZGW Wrocław 15 zbiorników przyjmuje ten nadmiar wody pojawiający się zmniejszając ilość tej wody płynącej dalej w kierunku na przykład właśnie Wrocławia Legnicy. To dobrze. Mam nadzieję, że te inwestycje przyniosły i przyniosą odpowiedni efekt i ponadpartyjnie całkowicie ponadpartyjnie zaznaczam mam nadzieję że z tego te wnioski wyciągnięte częściowo tylko wprowadzone w życie będą również wykorzystane później. W ostatnich latach co 13 14 lat mamy tak wielką wodę powodującą tak duże skutki dotykające setek tysięcy lub milionów polskich obywateli. Natomiast Jednej rzeczy we właściwy sposób nie ruszono, czyli obrony cywilnej. Gdyby obrona cywilna istniała, nie trzeba by było ściągać strażaków z innych części Polski, z Łódzkiego, z zachodniopomorskiego, z pomorskiego. Nasza straż pożarna jest lepiej wyposażona niż kiedyś. Sprzęt ma często wielokrotnie droższy niż kiedyś. Ale jednocześnie nasza armia, która nie ma obecnie zasadniczej służby wojskowej, jest w stanie wyznaczyć znacznie skromniejsze. I to powiedzmy, raczej skromne siły do wsparcia walki strażaków i wszystkich ochotników walczących z żywiołem wody. Dlatego wszelkie prace nad, i to ponadpartyjne, nad przyspieszeniem opracowania i wdrożenia nowych regulacji prawnych dotyczących obrony cywilnej są absolutnie konieczne. To jest bardzo ważne, bo jeżeli te zmiany klimatyczne, których elementem są, są te rzeczy, takie jak właśnie e, takie gwałtowne zjawiska pogodowe, powodują, że musimy być w większym stopniu przygotowani i odporni. Ta obrona cywilna przekłada się też na cały system odporności państwa, który jest też elementem e, systemu funkcjonowania i odstraszania naszego państwa, a stoimy wobec wojny za miedzą. Pamiętajmy o tym. Ten kataklizm dotknął nie tylko Polski, dotknął Czech, dotknął Austrii, Słowenii. Więc ten nisz ciągnący się od Włoch aż do naszego kraju dotyka szeregu krajów Unii Europejskiej. Każdy radzi sobie po swojemu, tak jak ma. I niektóre kraje są o wiele lepiej organizacyjnie przygotowane do przeciwdziałania takim właśnie zjawiskom, a także do zwalczania ich skutków. Mam nadzieję, więc, że w końcu obrona cywilna jako system. Zacznie być od nowa, bo nie ma innego wyjścia. Od nowa budowany, że będą na to środki, że będą ku temu odpowiednie ilości właściwych materiałów, a władze, często lokalne i samorządowe, zamiast tak jak w pokrowsku sadzić kwiatki wobec zbliżających się wojsk rosyjskich, to raczej porównując zagadnienie, zajmą się budowaniem odpowiednich urządzeń hydrotechnicznych, które zabezpieczą w większym stopniu zarządzane przez nich lokalne społeczności przed takimi skutkami powodzi. Więc to tak równolotnie, ale też pamiętajmy: w tej chwili mnóstwo śmigłowców, które powinny być w Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Powinno działać nad terenem i nieść pomoc, zarówno medyczną, jak i ewakuacyjną, oraz tą czysto aprowizacyjną odciętym mieszkańcom wielu miejscowości lub pojedynczych budynków. Ponadto, wielu ludzi nie zastosowało się do wezwań Straży Pożarnej i ratowników o wycofanie i ewakuację z zagrożonych lejonów. Naprawdę, uważam, że trzeba się stosować do tych zaleceń. Tu nie ma nic śmiesznego i ci, którzy Woleli poczekać, bo zawsze było inaczej, to niestety ostrzegam. Czesi i ich dane dotyczące ilości wody i tempa jej przepływu od wczoraj, co zrobiłem też u siebie na vlogu, podawały, że ilość wody jest większa niż w rekordowym roku 1997. Natomiast te inwestycje, które zostały poczynione, dają bardzo poważne podstawy ku nadziei na to, że te większe miasta Dolnego Śląska Oława, Wrocław, Legnica nie zostaną w takim stopniu zalane jak to było w roku 97 i pozostanie jeszcze spora rezerwa na przyjęcie wody w istniejących zarówno korytach rzecznych jak i w polderach zalewowych. To jest pewien optymizm, ale to jest związane z tym jak funkcjonuje rzeka Odra. Natomiast Odra stopniowo będzie zasilana tą wodą z tych innych dopływów, takich jak Biała Głuchołaska, która przechodzi dalej w jak to się nazywa w Nysę i Nysa zasila dalej Odrę i Kulminacja który ma być dopiero w poniedziałek, a my już dziś od rana w niedzielę mamy więcej wody niż było w 97, więc sprawy są bardzo poważne i nie można tego lekceważyć. A wszelkie wezwania służb ratowniczych należy traktować bardzo poważnie. Jak pokazuje przykład jednej osoby, która utonęła śmiertelnie poważnie. A teraz chciałbym przejść do bliższych nam, jeżeli chodzi o nasze spotkania, zagadnień i. To ja chciałem powiedzieć, że byłem kiedyś w Głuchołazach. E, o, raz. nie mówiłeś. Nie, no bo nie mówiłem, no byłem gdzieś tam biznesowo w papierni. Jakieś rozwiązanie prezentowaliśmy. E, no, e, Decor Malta Dekor, jest tam trochę firm, które... Znaczy które w papierni, to... tam jest chyba tylko jedna papiernia, więc... Papiernia, o, no nie, niekoniecznie jeszcze jest w Rudawie coś i tam produkują mnóstwo rzeczy, które A, służą do produkcji. Paneli, okay. tapet i tym podobnych wszędzie. Może, może. Nie wiem, natomiast też, jeżeli chodzi o powódź, to w rosyjskiej prasie nie ma żadnej wzmianki w sumie o tym, co się dzieje. Bardziej martwią się tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o zbiory bo zapowiadają się gorsze zbiory, jeżeli chodzi o bo już są jakieś pierwsze prognozy i o tym będziemy mówili na tygodniu. Natomiast powodzie i deszcze ulewne dotarły do Odesy z kolei, a więc mamy też sytuację taką w niektórych miejscach Ukrainy. Zobaczymy jak to się będzie rozwijać. Wydaje się, że na razie nie jest to taki poziom jak na przykład w Czechach, w Austrii czy w Polsce. No ale zobaczymy, tak? No tutaj ja tego aż tak nie śledzę. No z żywiołem nie ma niestety żartów. Cały czas nam to przyroda pokazuje. A woda jest najtrudniejszym do kontrolowania żywiołem. Ale nie możemy ustawać w próbach jego kontrolowania. A następny temat, jaki chciałem poruszyć, jest już bardziej z zakresu tych naszych standardowych i dotyczy polskiego podwórka. Czego dokładnie? Otóż dotyczy tego, co wykuwa uwagę od ładnych kilku dni. Owszem, powódź powinna stępić nieco ostrza tej walki, ale temat jest poważny i został bardzo poważnie wywołany przez jednego z ministrów obrony narodowej. Mówimy w tym momencie o samolotach fa 50 i dalszych losach tegoż kontraktu, bo się okazuje, że na dzień dobry to przede wszystkim będzie jest spodziewane spore opóźnienie, bo co najmniej 9-miesięczne w dostawach. Koszt opracowania wersji docelowej, jaka miała trafić do polskiej armii w liczbie 36 sztuk, a także zmodernizowania 12 już posiadanych, będą takie, że okazuje się, że zakup samolotów F35. Przynajmniej dla dwóch pierwszych sztuk modelowych, to jest ten sam koszt, a totalnie nie te same możliwości. Więc afera się z tego wykreowała. Z jednej strony Polska potrzebuje samolotów na uzupełnienie schodzących i przekazywanych w podarunku samolotów MiG-29. Zdecydowano się na taki zakup, bo było bardziej dostępne szybciej. Okazuje się, że jak to przy tych pośpiesznych zakupach Polskiego Ministerstwa Obrony, nic nie do, do końca nie było tak, jak było przedstawiane. I sprawa będzie obecnie badana przez Najwyższą Izbę Kontroli i wiele innych czynników. Audytowanie tego wszystkiego i się może okazać, że albo kontrakt się istotnie zmieni, ale generalnie padają słowa, że kontrakt jako taki jest zagrożony. I tu jest pewien problem, bo z jednej strony są całkiem pozytywne opinie pilotów na temat tych maszyn, bo są. Z drugiej strony, maszyna, cytując ministra, niestety jest bardziej szkolna, o czym mówiliśmy od dawna. Przypomnę kiedyś materiał z kolegą Marcinem Niedbałą na ten temat, niż bojowe. A dostępność uzbrojenia do nich jest ograniczona, ponieważ one są przystosowane do odpalania pocisków, powietrze, powietrze w wersji już nieprodukowanej. Obecnie produkowana i dostępna powszechnie jest wersja pocisków AIM-9 w wersji X Sidewinder. Natomiast on jest przystosowany do pocisków w wersji starszych, takich jak MLP. I jest kłopot z dostaniem tych wersji. Więc problem jest. Oprócz tego, przystosowany do starszych modeli pocisków do atakowania celów naziemnych, maweriki. Co prawda, już w kierunku nowszych rakiet, które też Polska deklarowała, że nabędzie, Brimstone, które są mają być podstawą naszych niszczycieli czołgów, Oto Karbrzoza, natomiast nie do końca to wszystko jest wiadome i nie dla każdego klienta tego typu konfiguracja od razu miała być dostępna, więc jest z tym problem. I jest gambit. Do, do zdecydowania. Polska i potrzebuje, i jednocześnie ma prawo nie chcieć tego właśnie towaru i powinna szukać czegoś bardziej odpowiadającego naszym potrzebom, nawet wśród maszyn używanych. Specjalistom od lotnictwa zostawię ocenę jakie by to były propozycje, ale są różne dostępne, zarówno europejskie, jak i pozaeuropejskie, ale Polska musi istotną decyzję w tym zakresie podjąć, bo jeżeli tak wysokie mają być koszty czegoś, co nie jest i nie będzie nigdy pełnoprawnym samolotem myśliwskim, to może warto jednak postawić na trochę starsze, ale na pewno pełnowartościowe myśliwskie maszyny. A to wszystko, to i tak są jednak ciągle pieniądze. I jest to tylko i wyłącznie oczywiście przyczynek do wojny partyjnej, czego inni się nie chce komentować. Mi chodzi o realne zdolności naszej armii, a te przez te samoloty nie będą jakieś większe, natomiast wygenerować mogą dużo problemów, o których się przedtem nie mówiło, łącznie z różnicami w podejściu do systemów logistycznych, jeżeli chodzi o lotnictwo Korei Południowej i Polski. No niestety zbyt szybkie działanie w przypadku zakupów potrafi się mścić, bo pośpiech wskazany jest przy łapaniu pcheł albo wtedy, kiedy już nie ma innego wyjścia. My mieliśmy jeszcze inne wyjścia, ale zostały podjęte takie, a nie inne decyzje, które teraz generują takie, a nie inne problemy. Nie no wiem, Ja za tego też się nie <laughs> wypowiadam, bo się nie znam. Eee, wiem, że każdy zakup budzi kontrowersje. Nie wiem, jakie... Pewnie jakieś alternatywy były. Nie wiem nie dlaczego podjęto taką decyzję, a nie inną. Natomiast no wydaje mi się, że mogę jedynie powiedzieć to, co Rosjanie piszą. To akurat o, o tych samolotach w ogóle nie piszą. Natomiast piszą dużo o F-35, których mocno się obawiają wskazując oczywiście, że rosyjskie myśliwce są na równi dobre, ale tańsze przede wszystkim. Tak? Tutaj wskazuje się te koszty F-35, że Amerykanie na tym krocie zarabiają, natomiast no wskazuje się, że to są bardzo dobre tutaj samoloty. Natomiast jeżeli chodzi o te koreańskie, to ja nie spotkałem się z jakąś większą pracą w tych, które były tych rosyjskich, no to jest to wym Wymieniane i chyba nie jest tak krytycznie, wiesz, jest to wymieniane jako samolot, który z, y, tak, takie były sformułowania, spełnia niektóre y, zadania, no ale nie jest pełnoprawny, tak jak ty mówisz, y, tak jak F16 czy F35. Y, natomiast no, wskazuje się, że tutaj Europa no, idzie w kierunku tych F35. Y, też były takie znowu wskazania, że to na przykład F35 y, taki top top. Tamte te Eurofightery czy te inne, no sporo, sporo niższej w tych rosyjskich opracowaniach, tak. Natomiast no już nie jestem tu y, specjalistą. To znaczy, wie, pamiętajmy, że przy istotnych różnicach w sposobie stosowania mm -hmm. samolotów, to to co oni oceniają porównując, stricte parametr samolot samolot. Mogą mieć rację. Natomiast środowisko walki, w jakim te samoloty zachodnie funkcjonują, w przepływie informacji w czasie rzeczywistym pod wieloma względami powoduje, że systemowo i tak mają te samoloty zachodnie przewagę, pomimo tego, że w, na przykład w parametrach manewrowości, przewagę może mieć ro, los, rosyjski sprzęt. No ale właśnie to zależy od od tego, pytanie ranoś, by... przykłada której generacji, tak, porównujemy? No, bo tak. jeżeli porównujemy te, te najnowsze, to moim zdaniem, no Amerykanie tutaj odstawili, y, odstawili y, Rosjan daleko. Y, no bo chodzi o te systemy wspomagające, tak? Natomiast no w tak, tych dokładnie żeś, tak. że ta decyzja jest podejmowana tak naprawdę nie przez człowieka, tylko przez albo wspomagana, tak? Jest szybko podejmowana, a w tych wcześniejszych to inaczej wygląda. No i myślę, że, że to po prostu też kosztuje, tak? Stąd też te koszty potem, bo tutaj Rosjanie cały czas wskazują nawet nie na same koszty zakupu, tylko wskazują i tu mają chyba rację, tak? Na tym też należałoby się zastanowić koszty utrzymania, bo wskazują, że amerykański sprzęt po prostu jest drogi w utrzymaniu. I dlatego też Amerykanie, biorąc to pod uwagę, doszli do wniosku, że potrzebują samolotu, który będzie tańszy i zapewni im odpowiednią przewagę, dlatego jest cały program, ADAC chyba się nazywa, mm -hmm. czy jakoś tak. I myślą o samolocie, który jest generacyjnie niżej niż samoloty kolejnej, szóstej, o których się mówi, że się je opracowuje, ale będą jeszcze za trzy razy droższe niż w 35. I to ma być taka generacja 4. Z elementami zaciąganymi z tych nowszych generacji, też sieciocentryczność i tym podobne, ale będzie mógł być tanio i w dużej ilości produkowany, więc też biorą to pod uwagę. I ten zarzut Rosjan tutaj absolutnie jest racjonalny, jeżeli chodzi o cenę i koszt w cyklu życia. Także to tu akurat Rosjanie zdarzyło im się powiedzieli prawdę. Tak, znaczy nie dodają, że tutaj mówią prawdę, natomiast jeżeli chodzi o produkcję samolotów, to nie idzie im zbyt dobrze. No idzie, ale Taniej, to prostsze, no ale, ale, ale słabo to wygląda. Bardziej siermierzne, nawet bym powiedział niż prostsze. Wiesz, no to tak jak porównujesz... Ładę Niwę do Jeepa nie? Jakiegoś tam? Nie? Terenowego. Będzie nowa Łada Niwa. Lampy jej Wiem, Na pewno jest na wtrysku. Mi, milion kosztuje rubli, a więc 42 tysiące mm. na Polskę, a więc cena przystępna, tam co prawda trochę rdzy łapie już w salonie, a no ale kto by się ją... takimi rzeczami przejmował? A, a jaką normę euro spełnia ten silnik? No nie? podobno wiesz co, szóstkę nawet, tak się chwalą. Tak. Jakoś to nie wierzę. No Natomiast nikt nie czasem, tymczasem przypomnijmy o tym, że rozważane według niektórych jest podarowanie przez Polskę tudzież przekazanie w zamian za pewne benefity, w końcu to się mocno przebija, reszty naszych samolotów MiG-29 na Ukrainę, ale o tym też troszeczkę później. Natomiast to się tutaj przy tym już temacie pojawia. A my przejdźmy do kolejnego punktu, czyli już w tym momencie. Do top 8. No i tu można się trochę śmiać, ale trzeba przyznać, że facet, o którym zaraz powiemy, no z nadzwyczajną konsekwencją, nie bacząc na koszty społeczne, robi to co robi. A mówimy o przywódcy Korei Północnej. O Kim Jong-unie doszedł do wniosku, że Korea Północna potrzebuje większych okrętów. Czyli ma większe ambicje, być może również do współpracy z marynarką chińską, która już takowe okręty większe ma, więc buduje całą, przepraszam, nową bazę morską, odwiedza różne obiekty, stocznie lotniska i tym podobne i buduje tą bazę. Oczywiście baza jej lokalizacja przynajmniej dla północno-koreańskich mieszkańców jest kompletną tajemnicą. Natomiast myślę, że rozpoznanie satelitarne nie ma już wątpliwości, gdzie to jest zlokalizowane, no ale to ich polityka informacyjna jest taka, jaka jest. I tutaj raport, jaki został przytoczony w tym zakresie, pokazuje, że on chce w większym stopniu być ekspansywny na morzach i oceanach. Pamiętajmy, że inwestuje też w okręty podwodne i zdecydowanie, niestety, na przekór Chinom, to trzeba wyraźnie powiedzieć, uzyskuje coraz to kolejne technologie militarne z zakresu właśnie technologii rakietowych i okrętowych, teraz od Rosjan, których to technologii Chińczycy jakoś mu żałowali, nie chcieli mu dawać a teraz je zyskuje. Dlatego zrobił sobie postęp w dziedzinie pocisków hipersonicznych, postęp w zakresie pocisków rakietowych jako takich, tych balistycznych ICBM i teraz próbuje wejść na wyższy poziom, jeśli chodzi o technologie morskie. Oczywiście to wszystko jest skierowane przeciwko imperializmowi światowemu z szczególnym naciskiem na Koreę Południową i USA. I... Będzie to robił intensywnie, będzie to robił cały czas, a mi się kojarzy taki humorystyczny rysunek, który postanowiłem przytoczyć, bo Korea Południowa co do zasady jest tym krajem, który jest wtórny, czyli jedynie odpowiada na podjęte działania przez Koreę Północną. I ten dobrze charakteryzuje to, dlaczego Korea Północna ciągle czuje się zagrożona Koreą Południową. Milcz, jak do mnie mówisz. Przecież nic nie mówię, ale pyskujesz spojrzeniem. I dokładnie w ten sposób funkcjonuje cały czas Korea Północna, generując różnego rodzaju niepotrzebne konflikty pomiędzy tymi dwoma krajami, które ciągle, przypomnę, nie mają zakończonej wojny, jest tylko i wyłącznie zawarty rozejm w pan yy, Tak, ale dodaję jeszcze, że Korea Północna ma nowego jednak sojusznika który aktywnie pomaga w tych technologiach wojskowych. No Możemy tutaj dyskutować, na ile ten wkład jest duży. Moim zdaniem jest. Szczególnie, że to widać przy tych właśnie nowych rzeczach. I tutaj myślę, że również będzie współpraca, jeżeli chodzi o tą oś Moskwa-Pyongiang-Teheran. Tak, tak, tak. I wydaje mi się, że. Stany Zjednoczone, no tutaj chyba nie odrobiły lekcji, bo cały czas gdzieś tam zajmowały się jednak tymi Chinami. A tutaj to zagrożenie będzie rosło, jeżeli chodzi o te trzy stolice. No i nie wiem, czy to nie jest trochę też tak, że nawet jak słuchaliśmy ostatnio kandydatów, czyli Harris i Trumpa, no to tam w sumie to było. W polityce zagranicznej a oprócz tej Ukrainy, no to tak naprawdę były Chiny. Tak, Chiny powiedzmy, Bliski Wschód. Natomiast moim zdaniem, zagrożenie, jeżeli chodzi o Koreę północną i destabilizację będzie właśnie rosło ze względu na to, że dyktator poczuł, że ma nowe technologie, może mieć nowe zabawki i to, to nie jest dobry kierunek tak. Może mieć nowe zabawki, ale co najważniejsze, tak naprawdę to on rozgrywa Rosję i Chiny pomiędzy sobą, jeżeli chodzi o relacje z nim. Kto mu nie chciał dać tego, co on chciał, jeden, no to on to bierze od drugiego. A Chiny w jakiś sposób jednak mocno kontrolowały jego tak. rozwój i ambicje, podczas gdy tymczasem, ze względu na trudną sytuację Moskwy, on, korzystając na tym, wymyka się mhm. z tych dobrze skonstruowanych kleszczy, jakie mieli na jego odpowiedniej części ciała Chińczycy. I to jest niebezpieczne, bo w ten sposób on jest mniej kontrolowany. Przez tak, no i mówię, mówię korzystam, Chinami. wiesz, z tego napięcia pomiędzy yy, tak. Chinami a Stanami Zjednoczonymi, no bo tutaj, jeżeli pewnie by doszło do jakiegoś porozumienia cichego pomiędzy Chinami a Stanami w tym aspekcie, no to można by było ograniczyć te aspiracje Korei Północnej. Natomiast no tu rozgrywka jest szersza, a moim zdaniem administracja Bidena, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, to o, Orłami to oni nie są. W mojej opinii, no ale to. No nie są. Po, łącznie z działaniami stricte dyplomatycznymi realizowanymi przez szefa CIA. No, do, o, o tym porozmawiamy, bo tam y, widziałem, że część umieściłeś, natomiast jest jeszcze jedna część, y, no i się do tego też y, odniosę później. Dobrze. A my teraz przechodzimy do kolejnego punktu szóstego, czyli to siedem już, przepraszam. I tu jest. Niektórzy mówią, że wolna wola Niemiec w tym zakresie, drudzy mówią, że raczej chyba NATO zaczęło trochę naciskać na Niemcy, żeby się opowiedziały w jakiś sposób, jeśli chodzi o pewne, pewien zakres relacji z Chinami. Bo przypomnę, że patrząc czysto na gospodarkę, biznes w dużej mierze opuszcza Chiny, wycofuje się. Takiego odpływu kapitału z Chin jeszcze nie było. To w największym stopniu ostatnio odwiedza Chiny i jednak stara się swoją słabnącą pozycję gospodarczą w Europie ratować współpracą z Chinami, no właśnie Niemcy. Co pół roku misja gospodarcza, wysoki szczebel polityczny, biznes tam leci. No i chyba troszeczkę na to przycisnęło, ponieważ właśnie teraz, w tych dniach, niemieckie dwa okręty wojenne będą pokonywały, Cieśninę tajwańską, czyli cieśninę, co do której po całości rości sobie pretensje Pekin, że jest to zakres ich we, wód wewnętrznych, no bo wiadomo, że traktują Tajwan jako zbuntowaną prowincję, a nie osobny byt państwowy. I ta operacja ma pokazać, że Niemcy, co do zasady, jednak idą z duchem całego sojuszu. Zarówno Spiegel, jak i Taipei Times podają, że fregata Baden-Württemberg i okręt zaopatrzeniowy Frankfurt nad Menem oczekują już od sierpnia na rozkaz przepłynięcia przez Cieśninę i następnie mają się udać w kierunku Filipin, które też mają zaogniające się konflikty terytorialne, jeśli chodzi o właśnie swoje, um, stany, stan, o swój stan posiadania różnego rodzaju punktów na mapie Morza Południowochińskiego. Wcześniej niemieckie okręty dopłynęły do Korei Południowej, gdzie zostały przywitane przez niemieckiego ambasadora, brały udział w ćwiczeniach Nobel Raven 24, w których brały udział również okręty z Japonii, Włoch, Australii, Francji i USA. Czyli Amerykanie od dłuższego czasu próbowali wciągnąć do, jak to się nazywa, do pojęcia show of force, pokazania swoich sił w tamtym terenie swoich europejskich sojuszników, i jak widać, to się udało. A pamiętajmy, że cieśnina tajwańska jest głównym szlakiem handlowym, przez który przepływa około połowa światowych kontenerowców. I zarówno USA, jak i Tajwan twierdzą, że jest to międzynarodowa droga wodna, a Chiny twierdzą, że jest to ich woda wewn wewnętrzna. Więc sprawa jest mocno pr i jest to sposób w jakimś stopniu przypodobania się Niemiec Stanom Zjednoczonym, jeśli chodzi o wymiar polityki co do Azji Południowo-Wschodniej. Wiesz co? Niby tak. Natomiast no, ten udział wydaje się symboliczny. Nie, nie spodoba się to w Chinach. To, to na pewno. Bo oni są, jeżeli chodzi o tą cieśninę, bardzo, bardzo czuli. Natomiast no, jakiegoś takiego wielkiego znaczenia w mojej ocenie nie będzie miało. Hmm. Bardziej myślę, rezonują inne wypowiedzi Szolca obecnie, i to zarówno w Chinach, jak i w Rosji, i więcej się mówi i zarówno o tych elektrykach, o tym planie Szolca, którego nikt nie chce poprzeć, co też jest znamienne, no bo największy kraj europejski z największą gospodarką proponuje plan pokojowy dla Ukrainy. No i w sumie nawet rzecznik unii europejskiej jest przeciwko. Rosja mówi, że planę spoko, ale Niemcy nie mają nic do gadania, bo tak naprawdę stany tutaj decydują. No nie wygląda to dobrze z punktu widzenia Niemiec jako tak dużego państwa, jeżeli chodzi o tą międzynarodową dyplomację, tak. Więc tu wydaje się, że pewnie nacisk amerykański, natomiast no ja bym jakoś bardziej, chyba żeby coś nowego się pojawiło, no to wtedy tak, jakiś większy, ja bardziej... wiesz, taki taki mm... Takie inform znaczy więcej informacji na temat zaangażowania się Niemiec, tak? No bo patrząc na to, co się dzieje, też. Na to jest maskirowka niemiecka. Z niemiecką desperą. zobacz przecież te zapowiedzi Scholza, ile oni wyda wydadzą na tą armię, że będzie zmiana, znowuż tam wiesz, odwracanie czasu. Oni lubią takie też szumne zapowiedzi i no i w sumie Pistorius, Pistorius jest, e... mówię Pistorius. E... Historiusz wcale szoc nie daje. Taka wiesz, historia. jest jak gdyby bez pieniędzy. No i nic nie może też zrobić. W sumie wiesz, no nie wiem, źle, źle, źle to źle to wróży na przyszłość. No jak będziemy mówić o migach, to też mam pewne przemyślenie tak, odnośnie tutaj mm, zaangażowania niemieckiego, tak, jeżeli chodzi o Ukrainę. Okej, okay, więc tu się zgadzamy, że jest to bardziej pozoracja pewnych rzeczy mm -hmm. ze strony. Bo ważniejszy jest dla nich biznes i ratowanie swojego biznesu. Tylko, że tak naprawdę po raz pierwszy od dawna ja dostrzegam rozjechanie się woli i podejścia do interesów niemieckich przemysłowców i niemieckich władz. Tego jeszcze nie grali, według mnie. Jest to tam w ogóle, jest, można powiedzieć, takie nawet potrójne rozjechanie, bo pytanie jest, czy. Niemiecki rząd reprezentuje niemieckie interesy, bo czasami re, reprezentuje interesy przedsiębiorców, czasami interesy lobby rosyjskiego. No, a tego niemieckiego interesu chyba jest najmniej. No, co powoduje, że jakieś skrajne partie na populistycznych i bardzo kontrowersyjnych hasłach zbijają popularność. No niestety, tak, tak to wygląda. To są błędy obecnej obecnej władzy. Niemcy, chory człowiek Europy, a my idziemy dalej. W ramach tego idziemy trochę na południe od Niemiec. Po raz pierwszy od dawna pojawia się dosyć mocne przeświadczenie u Szwajcarów, że ich neutralność jest zagrożona, i w związku z tym. Podejmują dosyć odważne kroki dotyczące na przykład wspierania Ukrainy. To już się jakiś czas temu zaczęło, mm. ale nie tylko o tym mówimy. Ich po, y, poczucie zagrożenia dotyczy i gospodarki, biznesu, a dopiero w którymś tam innym elemencie dotyczy żeż, ogólnie rozumianej bezpieczeństwa i obronności ich państw. Więc tutaj jest, zaczyna się bardzo intensywna dyskusja na ten temat w samej Szwajcarii. Eksperci uważają, że choć jest mało prawdopodobne, aby Szwajcaria została zaatakowana, to kraj ten jest już celem wojny hybrydowej. I to mówią sami Szwajcarzy. W tym dezinformacja, szpiegostwo, cyberataki. Między innymi dlatego, jak dużo interesów rosyjskich tam było ulokowanych oraz to, jak dużo interesów w ogóle. Jest tam ulokowanych, zwłaszcza na przykład branży paliwowej. Wzywają więc do globalnej obrony, co oznacza przygotowanie całego społeczeństwa na potencjalny konflikt. Inną kwestią, ściśle związaną z polityką neutralności, jest fakt malejących dochodów z przemysłu zbrojeniowego. Eksport broni ze Szwajcarii spadł w ubiegłym roku o 27% w porównaniu z rokiem 2022. A Szwajcaria powinna przemyśleć swoją politykę neutralności. Tak twierdzą autorzy raportu przygotowanego dla władz w Bernie. I zdaniem rewizję tej polityki wymusza zaostrzająca się sytuacja międzynarodowa oraz spadające dochody szwajcarskiego przemysłu zbrojeniowego. Zalecenia ekspertów mają być wykorzystane w strategii bezpieczeństwa tego kraju opracowywanej na rok 2025, czyli biznes. Przede wszystkim i nade wszystko, a on się przekłada również na bezpieczeństwo, więc wracajmy do biznesu. No tak, wiesz co, to się zmienia i tutaj widać, że ta współpraca, która jakiś czas temu zaczęła się i z Unią Europejską, i z tymi międzynarodowymi agencjami różnymi, ona się Intensyfikuje z jednej strony i te więzi gospodarcze pomiędzy Szwajcarią a Unią Europejską są coraz silniejsze. No tutaj można postrzegać tak naprawdę Szwajcarię jako w dużej mierze część tego rynku europejskiego. No są częścią europejskiego obszaru gospodarczego. Tak, tak część, no, i strefy Schengen. I strefy, a więc mówię, no ale wiesz, teoretycznie mają tą neutralność, mają te wyłączenia. I co ciekawe, zmienia się percepcja chyba swam, samych Szwajcarów, bo oni czują się zagrożeni. No i to, co ciekawe, tak samo jak Skandynawowie, to jest jeszcze ciekawsze ze strony po prostu Rosji. Nie, nie jest to... I, i... Nie, no bo do tej pory tak się też wydawało, pamiętasz jeszcze ileś lat temu, nawet jak rozmawiałem gdzieś tam prywatnie ze Szwedami, no to oni nie czuli zagrożenia ze strony tej Rosji, nie? Natomiast te ostatnie Ostatni czas, no to to zagrożenie gdzieś w percepcji y, tutaj tych społeczeństw y, wyrosło. No i co ciekawe, Szwajcaria, no, która trudno sobie wyobrazić, żeby była, y, że, że po, nie, nie, nie posiada granicy lądowej, tak? Y, morskiej zresztą też y, z Rosją. Natomiast no, gdzieś to poczucie. Tego zagrożenia jest, tak jak widzimy, nie? I to, to jest moim zdaniem niezmiernie ciekawe. No i cały czas faktycznie dyskutuje się, czy by tą neutralność jednak nie ograniczyć i, i częściowo nie znieść. Tak? Te, te różnego rodzaju ustawy i wyłomy, jeżeli chodzi o pomoc ukraińską, są takim moim zdaniem m, zaczątkiem być może przyszłych zmian, jeżeli chodzi o Szwajcarię w przyszłości. Tak, ale jednak potrafią patrzeć na biznes, pomimo tego, że Rosjanie tamtego biznesu swego czasu lokowali bardzo dużo. Mm -hmm. Chińczycy również. No, ale poczucie braku bezpieczeństwa zaczyna przeważać nad tymi elementami, a to się szwęca. Moim zdaniem naprawdę... to jest powiązane. Wiesz co, poczucie bezpieczeństwa i, poczu... i biznes jest powiązane. Tutaj nie możesz budować biznesu, jeżeli nie czujesz się bezpiecznie, tak? To raz. Po drugie, no, oni czują się częścią nieneutralną, tak jak kiedyś, wiesz, że były silne wiesz, Niemcy, silna gdzieś tam e, Związek Sowiecki, silna silne s, s, no, różne kraje, tak? Już teraz nie wymieniają zależności, kiedy patrzymy historycznie. To teraz oni się czują częścią z, tej części zachodniej, Wspólnoty, tak? Europejskie, Wspólnoty tak. europejskiej, tak? No, to jest takie poczucie, nie? Mm, że tutaj wiesz warto dlatego podjąć mm -hmm. istotne zmiany co do sposobu funkcjonowania. Tak, to, no i biznes biznes z... będzie się robiło, zmiany. robiło prawda tutaj z innymi krajami europejskimi, z częścią Azji, ze Stanami, no a niekoniecznie z tymi mm, dyktaturami, tak, jakbyśmy to nazwali, jeżeli popatrzymy na Rosję czy na Chiny. Ale właśnie teraz przechodząc do kolejnego punktu do top 5, mamy kwestię tego zagrożenia i to, o czym teraz powiemy, też mogło mieć wpływ na to, co myślą jak myślą Szwajcarzy, bo tu w dosadnych dosyć słowach została ujawniona przez szefa CIA pewna informacja i to uważam, że jest premedytacją. Otóż szef CIA ujawnił kulisy tego, jak w 2022 wyglądała sytuacja z wolą i chęcią użycia taktycznych ładunków nuklearnych przez Rosję, gdy Ukraina przystąpiła do skutecznej kontrofensywy w rejonie Charkowszczyzny. Według szefa CIA w 2022 roku istniało realne ryzyko użycia przez Rosję taktycznej broni nuklearnej przeciwko Ukrainie. Miało to miejsce właśnie w czasie jesiennej kontrofensywy Armii Ukraińskiej. Powiedział to William Burns podczas wydarzenia organizowane przez. Organizowanego przez Financial Times w Londynie, gdzie spotkał się też ze swoim brytyjskim odpowiednikiem. Takiego spotkania nie było od bardzo dawna w miejscu publicznym, więc też o tym, że do takiego spotkania dojdzie. Uczestnicy dowiedzieli się 15 minut przed faktem, a ochrona została wzmocniona do poziomu no, maksymalnego. Benz zaznaczył, że zyski armii ukraińskiej na północnym wschodzie kraju wtedy wzbudziły duże obawy amerykańskich służb. I to jest też zastanawiające, że najpierw oni zaczęli się obawiać tego sukcesu, że rosyjski prezydent sięgnie po najbardziej radykalne środki i użyje właśnie tej taktycznej broni nuklearnej. I dlatego jesienią 2022 roku był moment, kiedy sam Berns mówi, że i on o tym pomyślał, o tym ryzyku i w związku z tym zwrócił się do prezydenta który nakazał mu, by porozmawiał ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Naryszkinem i przekazał, jakie mogą być konsekwencje potencjalnego użycia broni atomowej przez Rosję. I to nie pierwsza sugestia przedstawicieli Zachodu, że Władimir Putin był gotów sięgnąć po taktyczną broń nuklearną. W lutym ubiegłego roku wspominał o tym sekretarz stanu Antony Blinken podczas wizyty w Indiach. I też... Powtarza się jeden motyw, że to Chiny były jednym z tych, albo raczej najważniejszym z krajów, które włączyły się wtedy w rozmowy z Rosją, aby powstrzymać nuklearne zapędy Putina wtedy. I chyba gdzieś tutaj chciałeś coś do tego dorzucić. A ja przypomnę, czego mógł chcieć użyć, czyli głowic które byłyby na pokładzie pocisków odpalanych z zestawów Iskander. Tak, no bo tutaj trzeba jeszcze dodać jedną rzecz, że jest też wypowiedź na temat chyba najbardziej można powiedzieć takiej gorącej informacji w rosyjskiej prasie, czyli użycia zachodniego sprzętu Głównie ataka MS tą szedł do uderzeń w Rosji i o tym będziemy mówić. I on się do tego odniósł. On się do tego odniósł, ponieważ no powiedział, że obecnie ten straszak nuklearny Rosji nie należy go lekceważyć. Natomiast on się wypowiedział, że. Taki scenariusz uważa za bardzo mało prawdopodobny, czyli, że tutaj nawet jeżeli Amerykanie by dali to zielone światło, jak i Brytyjczycy i inni, to że Rosjanie tutaj posuną się do użycia w jakikolwiek sposób tych taktycznych ładunków, no bo trzeba sobie powiedzieć, że Rosja prowadzi dosyć dużą ofensywę. Tak jak Ukraina prowadziła wcześniej, żeby móc atakować te cele, no to teraz Rosjanie prowadzą taką ofensywę dyplomatyczno-piarowo-lobistyczną no i sporo analityków, sporo wypowiedzi na zachodzie, w rosyjskiej prasie, w polskim YouTubie, które straszą, że jeżeli Amerykanie się zgodzą, no to wtedy stanie się coś złego. Nie określając jeszcze co złego, ale na pewno się stanie. No i są właśnie tutaj różnego rodzaju te przykłady, co Rosjanie mogliby zrobić, jeżeli chodzi o te ładunki nuklearne. No ja tutaj podam przykład dla mnie prześmieszny. Otóż okazało się, że jak w pierwszych dniach września Adel ogłosiła, że kończy swoje występy, które robiła w Monachium w Europie. Aha. I tak naprawdę dokończy tylko swoje koncerty zaplanowane w ramach rezydentury w Las Vegas. Po czym robi dłuższą przerwę w działalności muzycznej, artystycznej, scenicznej. Ale też dopowiedziała jedno zdanie później. Stworzyła sobie nowe życie, jest po rozwodzie, ma dziecko, układa sobie życie od nowa i chciałaby z tego życia trochę skorzystać. Bardzo ludzka rzecz. Nic więcej. Natomiast rosyjskie konta wzięły to na, jak to się mówi, na tapet i przerobiły, że ona na pewno coś wie, że będzie trzecia wojna, więc ona się stąd zawija. Więc poziom absurdu, ładowany do najróżniejszych rzeczy, żeby tylko dowolną informację móc wykorzystać pod swoje potrzeby, jest przeokrutny, ale to niestety są tacy, do których to przemawia. I to jest właśnie element tej ofensywy lobbystyczno-informacyjnej, o której wspomniałeś. I nie ma tutaj, powiedziałbym, żadnych hamulców, jeśli chodzi o użycie najbardziej nawet absurdalnych tematów. Tak, żebyście sobie też, będziemy o tym mówić, zdawali sprawę obecnie w rosyjskiej prasie codziennie ukazują się artykuły na temat właśnie użycia tego co Putin powiedział, tego co Pieskow powiedział, tego co powiedzieli niemieccy analitycy, tego co powiedzieli inne analitycy, nie wiem, ze Stanów Zjednoczonych, tego co powiedział jakiś emerytowany generał, tak. No brakuje jeszcze tylko polskich ekspertów w tej rosyjskiej prasie, ale być może się niedługo też pojawią, bo takie wypowiedzi też słyszałem w polskim internecie, więc być może. No, tak, tak, jest już współpraca partii, nawet białoruskich i polskich, a były sędzia, szmyt oczywiście jest bardzo aktywny w tym wszystkim, nawet własny kanał na YouTube otworzył. I nie zdziwię się, jak zaraz będzie miał ze 100 tysięcy followersów <grym>, Zorganizują. Mu to. Da się zorganizować pewnie. Da się zorganizować. Dobrze. A my tymczasem dotkniemy lekko tematu bieżącego rozwoju sytuacji na Ukrainie, bo. Bo się okazuje, że sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, zwłaszcza w rejonie operacji kurskiej, gdzie przez dwa tygodnie zastanawialiśmy się, dlaczego pewnych rzeczy Ukraińcy nie robią. Trochę zaspali i stracili tą miejscowość Snagost. Raczej tam zaspali, niż to było przewidziane. bo to, to że Wiesz co, różne są teorie. Oni twierdzą, że to tak. wszystko jest takie, wiesz, przemyślane. Ja w to nie wierzę Ej, do końca, ja ale. Też nie. Snagos stracili bo się zagapili. Natomiast to co się teraz dzieje z kolei jest kontrą do rosyjskiej kontry. Krótko mówiąc, Ukraińcy stosują w obronie manewr na tyle sympatycznie, że właśnie stworzyli realne zagrożenie dla tej części pomiędzy rzeką Sejm a swoją własną granicą. Tylko dlaczego dopiero teraz? Mogli to zrobić szybciej. Więc No właśnie to... tu jest taka teoria, że oni no. czekali Aż Rosjanie tak. zaangażują. No, ja tylko no mówię, tak. że więcej sił, bo tak jakby zrobili zbyt wcześnie, no to oni by się wycofali i żadnego efektu tutaj nie byłoby. A tak dosyć doborowe jednak jednostki, Rosjanie zaangażowali, no i przez co mogą te jednostki stracić, tak? No bo tutaj grozi. Trochę wygląda tak, jak w tym yy, powiedzeniu, tak? Kozak złapał tatarzyna i tak dalej. No to teraz jeszcze. Któraś wersja, tak, czyli już nie wiadomo, kto kogo trzyma. Natomiast właśnie opowiesz, jak to wygląda. My we wtorek z markiem Kozublem też na ten temat będziemy mówić, bo myślę, że sytuacja też, jeżeli chodzi o dzisiaj i jutro, no jest bardzo rozwojowa. Jest rozwojowa. Generalnie rzecz biorąc, spójrzcie, ten teren tutaj zakreskowany na czerwono, to jest to, co w ostatnim czasie stracili Ukraińcy na rzecz sił rosyjskich, które. Wyszły przede wszystkim atakiem z Koroniewa, tutaj, które przez chwilę było kontrolowane przez Ukraińców, ale potem Rosjanie ich wyparli. Oraz uderzeniem przede wszystkim piechoty morskiej, 155. Brygady, tego co tutaj było na tym terenie, od zachodu. I miejscowość Snago Rosjanie zajęli, i dzięki temu całe to zgrupowanie. Dostaje obecnie co? Zaopatrzenie, które tędy skoro niewa na Snagost, może być wysyłane drogą lądową bez korzystania z mostów. Okej, okay. tylko że zostali zatrzymani. Ukraińcy kontrolują tutaj, tak jak jest ta żółta strefa, zdecydowanie kontrolują teren i w końcu wykonali uderzenia tu z granicy, czyli od południa w kierunku nagłuszkowo, czyli ten pierwszy most, który został zniszczony na rzece Sejm, pierwszy z serii 3, co wymusiło stawianie dalszych przepraw inżynieryjnych Pontonowych. I wcale nie mają daleko. To jest początek tej operacji z wczoraj. Dziękuję za mapę Filipowi, Dom Miroskiemu, okay. z której skorzystałem. Natomiast sięgnęli już dalej i wchodzące od tej strony jednostki, od południa, zostało im kilka kilometrów. W każdym razie Głuszkowo jest jako takie ostrzeliwane i jest prawdopodobne. Nie mówię, że pewne, ale jest prawdopodobne, że uda się w ten sposób rozciąć rosyjskie ugrupowanie tu poprzez dojście tych sił wychodzących tu z południa, przynajmniej w pobliże, a może i nawet podejście do samego Głuszkowa i przecięcie tego ugrupowania na zachodnie i wschodnie. Zobaczymy, jak to się potoczy, natomiast e, chciałbym pokazać mapę pożarów z Firmsa, którą też zamieścił Filip i ona tutaj jasno pokazuje intensywność pożarów. Pożary są najczęściej skutkiem ostrzału artyleryjskiego mm -hmm. i prowadzenia ognia intensywnego. Więc tak, w zobaczcie, głuszkowo. Mm -hmm. Tak, to jest głuszkowo, ostrzeliwują obydwa brzegi. Tak więc i podejście do tych przepraw, które tam znowu na przykład zrobili Rosjanie, i tego, co wychodzi z tych przepraw, albo tego, co się wycofuje, zwłaszcza dotyczy to całego zaopatrzenia możliwego, a tu jest właśnie szpic, gdyż właśnie w ten sposób poruszają się siły ukraińskie, kierując się do rzeczonego Głuszkowa. Musimy obserwować rozwój sytuacji, jest ona skomplikowana. Są różne motywy, są różne wątki tego zagadnienia, jeżeli chodzi o to, która strona co i jak ocenia. Tu nie pokuszę się o to, co było planem, a co planem nie było. Mówię o tym, co jest i uważam, że Ukraińcy mają, bo się okazuje, że wprowadzają kolejne elementy. Na przykład pojawiła się 41. Brygada hmm. Zmechanizowana i mają jeszcze co gdzieś wprowadzić, żeby rozwinąć powodzenie, choć są głosy, że. Strata około stu różnego rodzaju pojazdów opancerzonych, pancernych, czołgów bojowych wozów piechoty, tych mrapów różnego rodzaju w tej operacji. Czy na pewno jest ceną, którą warto było za to zapłacić, coś co uzyskali? A uzyskali, przypomnę. Przesunięcie kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy rosyjskich zarówno z zaplecza, odwodów, jak i ściągniętych z frontu zmianę harmonogramu przyjętego, jeśli chodzi o zaplanowane operacje ofensywne na innych odcinkach frontu, wyhamowanie ich pochodu pod Pokrowskiem na chwilę obecną, również skuteczne nadal zatrzymywanie pod Włuchedarem i zatrzymanie rozwoju operacji rosyjskiej w rejonie Piścianego, czyli tam blisko Kupiańska. Czy to jest wszystko, co mogli uzyskać? Zobaczymy, ciągle w grze jest kwestia zgody Zachodu, głównie Stanów Zjednoczonych, na użycie tejże broni dalekiego zasięgu na cele w Rosji, co ciągle jest przez USA odwlekane, ale o tym jeszcze trochę będziemy mówić. Natomiast co do zasady, operacja Kurska zmieniła charakter i o ile jest teraz wykonanie Ukraińców operacją obronną, to jest to operacja obronna z dużym zastosowaniem manewrów w działaniach, gdzie również elementy czysto ofensywne, jako kontratak, są wykorzystywane. Tak, zobaczymy jak to będzie przebiegać, bo myślę, że to jest niezmiernie ciekawe. Niestety w nasz jeżeli chodzi o rosyjskie źródła, bo to ukraińskie mniej podają. Tam mamy trochę więcej informacji. One są niepokojące, natomiast ja nie jestem tutaj specjalistą, żeby to weryfikować. Rosjanie, jeżeli chodzi o Z-blogerów, to tam jest wściekłość, jeżeli chodzi o to, co się obecnie dzieje w Kurskim. Zobaczymy pewnie za kilka dni, jak to będzie wyglądać. Natomiast no tutaj, co niektórzy właśnie sugerują, że. No ta kontrofensywa rosyjska, bez do końca pomysłu, z frontalnymi atakami, bez manewru, a Ukraińcy zastosowali manewr, no i tutaj są te duże, powiedzmy, obawy, jeszcze nie panika, ale bardzo duże obawy o to, że może to być po prostu pułapka, tak, w tym momencie, jeżeli strona ukraińska będzie odpowie posiadała odpowiednie siły. I tu jest tylko takie pytanie, czy czy zastosują tak naprawdę wiesz i tutaj coś dopowiem na, na tym odcinku kurskim Rosjanie postanowili tak jakby popuścić trochę wodzów w fantazji i znowu użyli formacji pancerno zmechanizowanych takich w sile około batalionu czyli mówimy około 30-40 wozów i to już jest nie pierwszy raz średni poziom strat Zarówno tych kompletnie zniszczonych, jak i uszkodzonych, które pozostały na polu walki, pojazdów rosyjskich, z każdego z tych ataków to około 50%. Ile z tego im się odda potem wyewakuować, naprawić, nieważne. Ale z danej walki wracają z połową sprzętu. Dwa lub trzy tego typu ataki. Tęsknota za manewrem się Rosjanom akurat nie sprawdziła, a Ukraińcy byli przygotowani. Ale co ważne. Nie byłoby to możliwe, jasno pokazują to materiały, gdyby nie właściwy obraz sytuacyjny, czyli orientacja sytuacyjna zapewniona dzięki dronom prowadzącym obserwacje w czasie rzeczywistym i przekazującym dane do dowództw ukraińskich. I to, pomimo właśnie zadymiania i innych elementów wspomagających działania rosyjskie, pozwoliło. W sposób właściwy wykorzystać te siły, które mieli tam Ukraińcy. Tak, natomiast też jest jeszcze jeden element, bo tutaj rosyjskie źródła w Polskich, nie wiem dlaczego przyjęło się, że jest trochę inaczej. Natomiast podają, że jednak Rosjanie zdecydowali się przerzucić część jednostek, jeżeli chodzi o front ukraiński, na ten rejon Kurski, no bo tu się mówi, że Rosjanie tam dysponują. Sami Rosjanie tak twierdzą, tak, od 40 do 60 tysięcy, no i ta kontrofensywa tak. ma zmiażdżyć, no i wyprzeć tych Ukraińców, tak, z tego obwodu y, do końca września, no a jeżeli tak. nie do końca września, to gdzieś do połowy października. Zobaczymy, y, czy tak będzie, no bo wydaje się, że faktycznie Rosjanie te wojska przerzucili i przerzucają, być może nie z tych... Y, Kluczowych regionów, ale chyba częściowo również z nich. No, są, są informacje o konkretnych brygadach, które zostały przesunięte z tego frontu ukraińskiego, tak. więc nie wiem, dlaczego u nas się przyjęło, że tam walczą, na początku walczyły głównie te siły poborowe i tam ściągane z, z różnych części, łącznie z tymi siłami kosmicznymi, jakimiś dziwnymi. Natomiast no, teraz ta kontrofensywa, no to Oprócz tamtej garstki wagnerowców, no to z, z są wojska jak najbardziej z doświadczeniem bojowym. tak? To, to, to tak, kontrofensywy to... nie prowadzą, bo to też już słyszałem, że to jacyś poborowi. Nie, to poszło po, to WDW I WDW WDW poszło WDW i piechota morska. I piechota to morska. To, to nie z przypadku mm -hmm. jednostki. 11. Brygada WDW i chyba i pułk ze 106 Dywizji, więc. Jak najbardziej tu poszli najlepsi, żołnierze. Najlepsi, tak, jeżeli chodzi o tą szpicę. Dalej oczywiście może będą gdzieś tam z tyłu. Na razie z tyłu są poborowi, gdzieś służą do zabezpieczania różnych rzeczy i do rzeczy takich pomocniczych. No natomiast zobaczymy właśnie, bo to jest pytanie do ciebie. Bo to cały czas jest zagadką chyba dla wszystkich analityków, jak ważny jest to kierunek dla Ukraińców, bo to trochę jest takie właśnie szachowanie tutaj. Ile Ukraińcy mogą tam rzucić wojska, tak? No bo w tym momencie można powiedzieć, że no mają mniejsze siły, natomiast no mają cały czas jakieś tam rezerwy. Ile oni mogą zaangażować, tak, żeby próbować zatrzymać tą kontrofensywę? Czy będą próbować w ogóle ją zatrzymać? No bo teraz trochę sytuacja jest taka, że mają taką możliwość, mają możliwość okrążenia tych Rosjan. Pytanie, czy będą chcieli, no bo to też będzie wiązało się ze stratami po stronie ukraińskiej. Więc sytuacja jest ciekawa, bo na początku tam się pojawiły elementy większości z ośmiu brygad, które weszły do działań różnego rodzaju brygad i zmechanizowanych, mhm. czyli ciężkich, jakieś elementy nawet z pancernych, dwóch, i obrona terytorialna, ale ta mhm. bardziej doświadczona. Zmotoryzowane. Ale mówisz po stronie o, ukraińskiej. Po tak? ukraińskiej, ukraińskiej. Mhm. Ostatecznie tamtych brygad, które się pojawiły w, co do swojej obecności, co najmniej 12. Teraz jeszcze 41 zmechanizowana, co jest niespodzianką, że ją dorzucili, więc tak. Zdecydowanie Ukraińcy są w stanie na tych mniejszych operacjach, takich jak właśnie teraz ta dookoła snagostu, jeśli dobrze ją poprowadzą, są w stanie spowodować ryzyko głębokiego skrzydlenia rozcięcia ugrupowania też nawet otoczenia mniejszych części rosyjskiego ugrupowania, ale tych mniejszych. Co do całości w pewnym momencie tam było zaangażowanych ponad 30 tysięcy żołnierzy ukraińskich. Pojawiła się jakaś rotacja, ale jakby została wstrzymana lub też była tylko częściowa i doszły kolejne jednostki, więc jest tam przedział między 30, a może nawet 40 tysięcy, licząc z logistyką jako taką i obroną przeciwlotniczą, która tam też działa i ta walka radioelektroniczna. Rosjanie mają 40 do 60, więc to jest za mało na frontalny atak, zwłaszcza z wielu kierunków. I tylko na jednym kierunku Rosjanie zdecydowali się na uderzenie, gdzie byli w stanie taktycznie, w skali taktycznej. Tak myśleli, zbudować przewagę, bo tam powinna być... Ale to już zaskoczyli, brygada... myślę, Ukraińców jednak. Tak, tak, tutaj. zaskoczyli. Tam mm -hmm. była 103 Brygada Obrony Terytorialnej, doświadczona, ale popełniła błędy i będące na północ od niej pododdziały, czy to 82 Powietrzno-Desantowej, czy jeszcze jednej brygady tam przybywającej, musiały się włączyć do działań, żeby wesprzeć tą brygadę. I to się udało. Więc tylko na jednym odcinku byli w stanie wyprowadzić silne uderzenie co najmniej trzech związków taktycznych. Więc to jest różnica. I te 60 nawet tysięcy może oblegać ten obszar kontrolowany przez Ukraińców, szukać e, słabych punktów, tak. Ale żeby koncentrycznie, na przykład z dwóch stron, uderzyć i odciąć całość, to jest za mało nie będą w stanie takiej przewagi taktycznej zbudować, przynajmniej w niewidoczny dla Ukraińców sposób. A po tej nauczce ze Snagostą myślę, że będą obserwować zdecydowanie bardziej teren w każdy możliwy sposób i być bardziej online z środkami rozpoznania satelitarnego, żeby to im się już nie przydarzyło. Więc dla Ukraińców trzymanie tego terenu na północy w Kurskiej Oblasti jest, to jest element cały czas przetargu i pokazania rosyjskiemu społeczeństwu, że jak chcemy, to możemy być nawet na Waszej ziemi. Ale większych jakichś dokonań z tego tytułu się nie spodziewam. Sam Putin mówi, że dla niego to nie będzie żaden materiał do wymiany w jakichkolwiek negocjacjach, a jego ludzie i eksperci mówią, że jedyny sposób odzyskania tego terenu to jest poprzez jego całkowite zniszczenie. Więc tak. mówimy o zniszczeniu części Rosji, po to, żeby Rosja się mogła obronić. Tak, ale wiesz co, tu myślę mi o coś innego chodzi, bo tu jest moim zdaniem taka szersza rozgrywka, która na pierwszy rzut oka jest niewidoczna, ale która może się okazać być może kluczowa, jeżeli chodzi o ten rok i być może przyszły. Bo tak, z jednej strony, Rosjanie kontynuują tą operację Donbaską. Ukraińcy coraz większe siły angażują w tym kurskim. No i to można postrzegać jak gdyby wiesz co, na dwa sposoby, że to jest trochę taka pułapka, którą Ukraińcy zastawili na Rosjan. Można postrzegać, że to jest pułapka, którą Rosjanie, którą sami Ukraińcy wdepnęli. I teraz wiesz, pytanie jest tak naprawdę: jakie są możliwości, bo, bo tego nie wiemy, i to moim zdaniem jest kluczowe, bo jeżeli by się okazało, no, że Rosjanie nie są w stanie przeprowadzić. Te, bo, bo jest kilka scenariuszy, tak? No, taki, że Rosjanie wypychają, tak? czyli i Ukraińcy wychodzą z tego terytorium mhm. z jakimiś stratami. Rosjanie kosztem nawet spalonej ziemi, dużej koncentracji nalotów. Tylko widzisz, nalotów podobno nie robią, bo jak robili naloty, to często były tak niecelne, że atakowali własne wojska. A więc to lotnictwo jest z tego, co przynajmniej widzimy, jest ograniczone na tym terytorium, tak? A... Nie chcą przerzucić jeszcze większych sił, natomiast czy to nie jest tak, że wiesz, że może być sytuacja taka, że Rosjanie tam po prostu nie będą w stanie wypchnąć tych, tej strony ukraińskiej? No i wtedy faktycznie robi się problem, tak? No bo pierwszy scenariusz, że Rosjanie wypychają, Ukraińcy się wycofują, no to myślę, że najbardziej, najlepszy dla Rosji jednak. Najbardziej optymistyczny. Natomiast jest też taki scenariusz, że Rosjanom nie udaje się wypchnąć Ukraińców. No i wtedy, moim zdaniem, robi się taki problem. I dla strony rosyjskiej, ale też dla strony ukraińskiej, bo to jest pytanie, jakim kosztem oni się tam będą utrzymywać, nie? I tego Czyli nie wszystkich wiemy. Jednostek, wszystkich doświadczonych mm -hmm. jednostek nie da się podmienić na nowe, świeże, no właśnie, bo nie? Rosjanie to wykorzystają, uderzą i skutecznie rozerwą to ugrupowanie. A więc, więc uwierz um, się trochę tak na takim zastępczym decyzje. terenie, decyduje się, no bo Rosjanie będą w którymś momencie nie chcieli wysyłać dobrych, wysyłali w końcu jednak WDW i piechotę. Za moment będą musieli też podsyłać coraz jednak e, lepsze, przynajmniej te bataliony z tych brygad. Wiesz o co chodzi? Z drugiej strony, Ukraińcy też jak gdyby ponieważ już się zaangażowali, szkoda im, więc też angażują. Lepiej te lepsze jednostki wykorzystać. Tak. A będą musieli je trzymać tam. Tak, to ja właśnie. właśnie. Złapał Kozak tatarzyna, a tatarzyn za trzyma. Dlatego trzeba na tyle poprawić przebieg tego wszystkiego, aby na przykład siły jednostek obrony terytorialnej ukraińskiej, które i tak są na granicy, mogły wejść w ten teren i prowadzić jego rozbudowę, tak aby e, móc właśnie zrolować część tych sił wojsk operacyjnych, żeby one wyszły z tej strefy. A jakby to powiedzieć, to będzie to wszystko na terenie Rosji rosyjskiej. Więc skala zniszczeń ich kompletnie nie będzie. Znaczy macie. plus tutaj dla Ukraińców chyba, chyba jest taki, że tak, to jest po pierwsze mogą, y, mogą grać manewrem, czego nie mogą robić na Ukrainie za bardzo aż tak. Y, no i działają też na nie terenie, to jest i plus, i minus, ale ja bym tu widział bardziej właśnie plus, no bo Rosjanie niszczą, że tak powiem, własne. Własne ziemie, tak. A znowuż te drogi logistyczne nie są aż tak oddalone, bo to nie są duże odległości, Aha. żeby to stanowiło problem, taki jak mają Rosjanie, jeżeli chodzi o ten front ukraiński czasami. I jedna jeszcze rzecz w tym wszystkim. Wojna minowa. Tam jest w innym wymiarze, jest o wiele mniej, bo tam Rosjanie. No, to widziałeś Linii jak wkraczali, na... tak? Bo tak. Rosjanie powiedzieli, że zatrzymali, tak, a potem Ukraińcy pokazali te filmiki, jak przejeżdżają, <słyskują>. walą tą artylerią i tam tych pól, no to tak mało było, nie? No bo oni tą artylerią pokryli te pola i sobie przejechali po prostu tymi um, swoimi wozami. Rosjanie ucinają filmik jeden, pokazując, jak detonuje. Detonujemy tak, coś pod trałem, trałem, tak. który był przed tym pojazdem. Wszystko zgodnie ze sztuką. On przejechał, mina zdetonowała, a potem już weszły czołgi. Czystą drogą, więc dzięki temu Ukraińcy mogą tam wręcz w warunkach szkoleniowych, można powiedzieć, działać na manewrze i używają do tego sprzętu, który mają, łącznie z polskimi twardymi czołgami. No i tutaj jeszcze wracam do tematu. Pewnego zbędnego dualizmu. Rozdźwięk między MSZ a Ministerstwem Obrony się pojawił, bo z jednej strony na poziomie naszego premiera padło hasło: byłaby fajna kompensata za samoloty MIG-29, gdybyśmy je przekazali Ukrainie. Minister obrony mówi, że póki co one jeszcze wypełniają zadania w naszym systemie obrony, a Ministerstwo Zagranicznych mówi, że Polska rozważa. Więc to akurat troszeczkę niepotrzebnie obniża naszą pozycję negocjacyjną z naszymi sojusznikami, którzy mogliby nam dać stosowne kompensaty. I to uważam, że akurat jest niewłaściwym przejawem niedogadania się, braku koordynacji trzech istotnych elementów naszego bardzo mocnego teamu. O tym jeszcze będziemy mówić chyba, tak? O tych migach. Tak. Tam Nie, mamy. to miało być właśnie A. właśnie tutaj. No to moja tutaj jest, wydaje się, dosyć prosta recepta. Przekażmy Migi Ukrainie. Niech Amerykanie przekażą nam F16, bo taka możliwość jest. Migi dla Ukraińców to jest o wiele lepszy sprzęt, no bo, że tak powiem, nie Znają. ma tego. Bo znają, nie ma tego potrzeby szkolenia pilotów, e, też mniejsze, różnego rodzaju, te techniczne e, potrzeby. Te MIDI są jeszcze sprawne, natomiast my znamy F-16 dla nas to byłby. Więc wydaje się, to, to prosty deal do zrobienia. Pytanie jest, e, w sumie, czemu jeszcze tego nie przeprowadzono? E, bo tutaj pamiętajmy, bo niektórzy mówią, że nie możemy oddać tych migów, żeby nie uszczuplić. No jeżeli dostalibyśmy F-16, no to byśmy się wzmocnili, no to dla mnie to jest taki win-win, nie? Wszyscy wygrywają. Jest rzecz. Mm -hmm. Przypomnę motyw grecki. Grecy chcieli sprzedać i F-16 starszy, tak. i Mirage 2000, Wszyscy myśleli, że Amerykanie je chętnie odkupią, żeby przekazać na Ukrainę. Okazało się, że Amerykanie chcieli odkupić po to, żeby wyposażyć swoje dywizjony agresorów, które są im potrzebne do szkolenia rodzimych własnych sił powietrznych. Czym się to skończyło? Że flota, bo to US Navy potrzebowała przede wszystkim, przejęła 30 sztuk samolotów F-16, zdejmowanych ze stanu, ale jeszcze z resursami. Z sił powietrznych amerykańskich i te, na przykład greckie maszyny, dalej są teoretycznie w dostępie. Więc gdyby jednak Amerykanie postąpili w ten sposób, tak jak myślą, że postąpiliby dla Ukrainy, ale trafiłyby te maszyny, bo najszybciej one mogą trafić do naszych sił powietrznych, to by też było dla nas win. -twin. To jest tylko przykład tego, co mogłoby być. I patrząc na przykład innych krajów, obstawajmy przy tym, żeby mieć odpowiednie kompensaty za nasze donacje, tak jak robią to inni cześć jak czapka. Tak, znaczy no bo tutaj też trzeba sobie powiedzieć jasno, że no nie możemy sobie jako Polska w tym położeniu pozwolić na to, żeby Ukraina przegrała tą wojnę. No i tutaj patrząc na to, czy my jesteśmy w stanie się sami obronić, no mam pewne wątpliwości, tak? Nie jesteśmy a w stanie sami. A jeżeli chodzi o sojuszników, no to patrząc też, jak to obecnie wygląda, no tutaj też są pewne Wątpliwości być może oczywiście w przypadku konfliktu z NATO pewne rzeczy byłyby inne. Natomiast patrząc na postawę Niemiec. No to dla nich czerwona linia to jest na odrze, a nie na granicy bugu, tak? A więc myślę, że a my mamy dużo zaległości do nadrobienia, bo to i tak na nas w dużej mierze kraje sąsiednie chcą patrzeć, jako na tego, który im pomoże, więc mamy dużo tak. pracy do wykonania, ale też dzięki temu możemy próbować uzyskać wsparcie choćby finansowe od instytucji natowskich, unijnych i tak dalej. Więc nie zasypiajmy gruszek w opiele w tym temacie. No I, i Jeszcze do trzeba dodać jedną rzecz tam, mm -hmm. że cały czas są niewykorzystane, po bodajże do końca września trzeba. Amerykanie powinni wykorzystać 6 miliardów dolarów, tak, na pomoc Ukrainie. No czego teraz będzie kolejny pakiet większy, taki kilkaset milionów dolarów, no, najmniej, ale. Cały czas. Jeszcze mają, tak, tą mają. Mówiliśmy o tym tydzień temu. Mhm. Jak najbardziej czekamy, że jej dobrze użyją. A my teraz przechodzimy do Top 3. A w ramach Top 3 no, dot, dot, dotarliśmy do tego punktu rozmów bardzo poważnych pomiędzy sojusznikami oraz ostrej, ostrej wypowiedzi Putina w temacie tej broni dalekiego zasięgu i tego, jak on to sobie interpretuje. I tu mamy do wykorzystania wypowiedzi więcej niż jednego polityka, więcej niż jednego ośrodka władzy, no ale one są ze sobą współpracujące. I tu mówimy o tej sytuacji, kiedy to w tle jest zawsze na koniec, jak w tych sytuacjach, biały dom, bo jego komponenty lub bezpośrednio uzbrojenie od niego pochodzące jest, jest tematem rozmowy. Co powiedział Putin? Przypomnę, użycie zachodniej broni precyzyjnej, dalekiego rażenia, dalekiego zasięgu przeciwko Rosji oznaczałoby bezpośrednie zaangażowanie krajów NATO w wojnę na Ukrainie. Tak powiedział w wywiadzie dla kanału Russia. Tak skomentował rozważaną przez Zachód kwestię zezwolenia Ukrainie na użycie tejże broni. Unia w tym momencie nie zamierza ugiąć się pod groźbami Władimira Putina, który straszy możliwością wojny Rosji z NATO w przypadku ewentualnego zezwolenia Ukrainie na użycie tej broni. Wypowiedź prezydenta Rosji skomentował podczas piątkowego briefingu Peter Stano, rzecznik Komisji Europejskiej ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Putin regularnie wygłasza wiele fałszywych komentarzy. On potrafi w ciągu nawet krótkiego czasu Mówić kompletnie przeciwstawne rzeczy, kłamiąc swoim e, widzom, także to nikogo to nie dziwi. Ale fakt jest taki, że to on rozpoczął wojnę na Ukrainie. Oczywiście nic, co powie, nie zmieni naszego stanowiska, dopóki będzie kontynuował tę nielegalną agresję przeciwko narodowi ukraińskiemu. Dodał też, że Unia nadal będzie udzielać wsparcia armii ukraińskiej, również militarnego. Bardziej chodziło pewnie o materialność z tych spraw militarnych. Podkreślił jednocześnie, że stanowiska państw członkowskich co do udzielenia Ukrainie zezwolenia na używanie broni jest, nie jest obecnie jasne, ale jest w toku uzgodnień. No, później też się wypowiedział nowy premier Wielkiej Brytanii, Keir Starmer, który powiedział, że to Władimir Putin wojnę rozpoczął i może ją zakończyć w każdej chwili, wycofując się z powrotem do swoich granic. Więc kolejny strzał. Przeciwko Putinowi, pokazujący, że się ta Europa tak nie boi, jak to było jeszcze kiedyś. No i dochodzimy do wypowiedzi przedstawiciela rzecznika Rady Bezpieczeństwa USA, czyli Johna Kirbiego. Władimir Putin oczywiście udowodnił, że jest zdolny do agresji, więc tak, traktujemy te komentarze poważnie, ale jednocześnie odniósł się do tych gruźb w ten sposób. Że zgoda Zachodu na atakowanie przez celów w Rosji będzie i tak, i tak podejmowana, ale jeszcze podjęta nie została. Na tą chwilę nie będzie to ogłaszane, nie będzie oficjalnego komunikatu w tym zakresie. Natomiast łącząc to z wypowiedziami o tym, co się działo w głowie Putina w jesienią 2022 roku, no to tu jest dosyć duża zachowawczość amerykańskiego Departamentu Obrony, Departamentu Stanu i Aż nadmierna bym powiedział, dająca niepotrzebnie czas na wiele rzeczy Putinowi, chyba że wymyślą naprawdę jakieś cwane rozwiązania, jakiś fikołek dyplomatyczny, co nie jest wcale wykluczone. A do gruźb Putina odniósł się też premier naszego rządu, bo Brytyjczycy, żeby było jasne, powiedzieli tak, storm szanoły mogą być używane według nich do atakowania. To Putin w oczach Donalda Tuska Zostało określony tak. Nie przywiązywałbym nadmiernej wagi do ostatnich deklaracji, czy wypowiedzi Putina w sensie generowania zagrożeń. Premier dodał, że słowa traktuje jako świadectwo trudnej sytuacji Rosjan na froncie, która najlepsza, pomimo pewnych sukcesów, jednak nie jest, a ilość, jakby to powiedzieć, zasobów, którymi mogą próbować przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść jest niewystarczająca. Powiedziałbym nawet, że Materialnie zaplecze im się zaczęło kurczyć. No wiesz, tu jest, trzeba by spojrzeć na fakty, bo tak, z jednej strony mówimy o tym, że ta dyskusja jest otwarta, natomiast na dzień dzisiejszy Stany Zjednoczone i Wielka Brytania nie wyraziły zgody na użycie i na ataki, bo tych ataków nie ma. Amerykanie wyrazili że... zgodę, ale tam są komponenty amerykańskie. No, ale tam są komponenty amerykańskie, amerykańskie nie. czyli no, like. nie ma tej zgody, nie? Czyli oni mówią, no. że z naszej strony tak, ale Amerykanie nie. Amerykanie znowuż nie chcą wyrazić e, zgody, bo się boją, tak? E, bo z ich punktu widzenia to wszystko idzie dobrze, nie? E, Ukraina, że tak powiem, się broni, Rosja jest uwikłana w ten konflikt. Po co ryzykować? Tak A więc tak jest taka postawa, powiedzmy, Sullivana, no ale mamy też taką postawę, no i naciski ze strony ukraińskiej, że oni mogą przegrać ten konflikt, jeżeli nie, będą, nie będzie tutaj wsparcia. No i oczywiście te rakiety z Iranu, no, które powodują, mogą spowodować jednak że te cele ukraińskie będą rażone w większym stopniu przez... Ja myślę, że mhm. znalezienie dowodu, że irańska tak. rakieta tego typu spadła na terytorium ukraińskie może być tym, co zmieni do końca... I tu bym szukał, że wiesz, wtedy te lotniska tak. i te cele, z których były wystrzeliwane lub potencjalnie mogą być wystrzeliwane, ja, bo, bo ja myślę, że teraz ta dyskusja dosyć mocno toczy się Między stroną ukraińską a Amerykanami, o tą listę tych celów, które mia, mogłyby być to akceptowalne. Ukraińcy chcą, żeby wszystkie cele wojskowe i również być może część podwójnego, że tak powiem, zastosowania infrastrukturalne infrastruktury, powiedzmy. infrastrukturalne, tak, mogły być atakowane, a Amerykanie chcą to ograniczyć, jak tylko tak. Szczególnie, że wybory nie ma co ryzykować z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych nic złego przecież się nie dzieje bo wiesz jakby Ukraińcy przegrywali lub była potrzebna jakaś reakcja no to być może wtedy szybciej chociaż wtedy może niekoniecznie bo mogłyby być głosy to trzeba siąść do stołu rokowań bo i tak wojna przegrana nie a więc no i tak źle i tak źle Zełęcki będzie do Stanów leciał, nacisk będzie wywierany, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jedna rzecz, chyba Rosjanie popełniają błąd, bo za bardzo rozkręcili tą, tą taką propagandę, że Zachód się ugiął. No bo w tym momencie się ugiął. Natomiast oni za bardzo chyba grzeją to, bo grzeją to już od ponad tygodnia, jeżeli chodzi o rosyjską prasę i przyjaznych tych swoich ekspertów. No i to może się obrócić w którymś momencie, tak jak wielokrotnie, tego typu akcje przeciwko nim. Czyli wiesz, może być takie odczucie, że administracja Bidena jest miękka, jest nieporadna. I tak dalej, i tak dalej. No, jeżeli Ukraińcy odpowiednio wykorzystają, moim zdaniem błąd jednak Rosjan, bo powinni straszyć, tak jak straszą. Natomiast mniej o tym mówić, żeby nie było efektu takiego wiesz Piarowego, no, że, 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 że Stany Zjednoczone się boją, tak? Że to prowadzą miękką grę, jeżeli chodzi o tą politykę zagraniczną. To jest moje zdanie. Więc sytuacja jest dosyć skomplikowana. Amerykanie mają swoją rozgrywkę w tym wszystkim. Z jednej strony trudno się temu dziwić, z drugiej jednak tak, bo owszem, ale oni się najbardziej boją czego? Zdjęć filmów, w których rosyjska ludność cywilna byłaby eksponowana jako ofiary tychże ataków, bo to mogłoby się odbić na kampanii wyborczej. Tak ja to do końca widzę. A ta kampania oraz Pierwszy od kilku miesięcy zaczyna wskazywać na możliwą przewagę Kamalicharis Harris i oni nie chcą tego zaprzepaścić. Tak to mniej więcej wygląda. Tak wygląda demokracja i walka o władzę. Czasami niestety odbywa się to kosztem nawet słabych i potrzebujących, ale w danym czasie polityka jest ważniejsza. Przejdźmy więc do kolejnego punktu, czyli top dwa. I tu sprawa jest e, troszkę dla niektórych zastanawiająca. Przed wami Duma Rosyjskich Sił Powietrznych 157, czyli samolot myśliwiec piątej generacji, którego mają do 2028 roku dostarczyć do Sił Rosyjskich Wojenno-Kosmicznych 78 sztuk. I na teraz, powiedzmy, że w różnym etapie kompletacji. W różnym poziomie gotowości do działań i różnym poziomie sprawności jest ponoć z prototypami około 26 sztuk. Prawdopodobieństwo wyprodukowania do 2028 roku tylu samolotów w konfiguracji to jest też ważne jaka została określona przy pierwotnym zamówieniu jest uważam raczej wątpliwa. Natomiast co się dzieje? Okazuje się, że na przestrzeni ostatnich miesięcy już 40 misji bojowych około wykonały te samoloty i były angażowane w walce na Ukrainie. Jedna z plotek głosi, że może nawet zestrzelili jakiś ukraiński samolot bombardujący w rejonie Biełgorodu, ale pewności tu absolutnie nie ma. Natomiast do czego są używane? Bo to jest dosyć ważne teraz mówią o tym Rosjanie, że nasze samoloty są już operacyjne, się sprawdzają. A F35 no tylko jeden kraj ich na razie używał bojowo tak naprawdę. I przy zwalczaniu ra rakiet lecących od Iranu może jeszcze drugi kraj, poza tym nie. Więc o co chodzi? Te samoloty są używane do odpalania, najczęściej gdzieś tam z rejonu Ługańszczyzny, rakiet manewrujących, na przykład H69. I tym podobnych nowoczesnych pocisków, natomiast nie biorą w żadnym wypadku udziału w walkach powietrznych, które się zdarzały, ale to jest rzadkość nad, w, obecnie w tej wojnie. Natomiast służą do ostrzeliwania z dużej odległości za, zaplanowanych celów w Ukrainie. I chcą zwiększyć ich produkcję, że chcą w porządku. Tylko teraz, dlaczego oni ich używają? Bo wychodzi na to, że nie mają obecnie odpowiednio dużej liczby operacyjnych samolotów, tych starszych generacji, pomimo tego, że je produkują, ale w niewystarczającej ilości, a poziom eksploatacji tych, które są, powoduje, że nie zawsze mogą ich użyć wtedy, kiedy by chcieli. Bo wykonują dosyć dużo samolotolotów, i brakowało im pilotów do tamtych maszyn jeszcze, a w ogóle to pamiętajmy, Rosjanie skokowo zwiększają ilość wszystkich akademii wojskowych, zarówno tych, które mają dzieciaki jako kadetów trzymać, żeby ich potem wysłać prosto do, do szkół oficerskich, jak i tychże samych szkół oficerskich bo mają takie braki w niższej i średniej kadrze dowódczej i chcą to z wyprzedzeniem sobie nadrobić. I to samo jeśli chodzi o pilotów. A trochę pilotów już do 157 mieli przeszkolonych, w związku z czym zaczęli ich wykorzystywać. Tylko przedtem robiło to cztery około maszyny. Teraz, być może, po ostatnich dostawach będzie nieco więcej, ale pamiętajmy, to nie jest tak, że Rosjanie wprowadzają, zwłaszcza masowo, nowy rodzaj uzbrojenia, nowy samolot, bo po prostu tak chcą. Nie, oni nie mają innego wyjścia. Bo przy nie do końca sprawdzeniu dobrze tych samolotów, muszą to robić, stosować je do, do atakowania celów naziemnych, bo nie mają innych nośników dla nowoczesnego uzbrojenia. No to prawda, tak. Wiesz co, zobaczymy, ile wyprodukują. Na pewno nie wyprodukują takiej liczby, jak zakładają, i na pewno obniżą, bo to już robią, różnego rodzaju użyte. Technologie oraz użyte systemy, które zamyślę te samoloty. Mówiłem, więc tak, a więc... zamawiana, a dostarczana to też będzie różnicą. Tak, bo nikt na to wiesz, bo na to nikt nie będzie zwracał uwagi, jak to w Rosji powiedzą. Zobaczcie, może nie tyle, ale 80% pranu zrobiliśmy, nie? Albo 70%, no. w zależności ile im wyjdzie, no może się okazać, że. Prawie że gołe wyjdą te samoloty, no coś tam pewnie To jest technologii stilt, bo klepane młotkiem jakiejś rzeczy odpadną te wszystkie. No trochę się śmiemy, e, ale trochę tak to w, w, w rosyjskich <grywy> realiach jest. To trochę jak z tym bajkałem. Putin zale, zalecił, żeby był połowę tańszy, nie wiem czy słyszałeś, no i już konstruktorzy opracowali połowę tańszy. Już ma być połowę tańszy, ma kosztować połowę tego, co było proponowane, a więc da się, da się. E, że nie będzie spełniał wielu wymogów tych pierwotnych, do których, które były, bo wiesz, no bo to było tak, dostali wytyczne, co ten samolot ma robić, jak ma działać, no i tak go zaprojektowali. Potem przychodzi Putin i mówi, no okej, okay, ale musi być połowę tańszy. No to wtedy te wszystkie wymogi do kosza i od nowa jak gdyby to projektujemy, ale robimy, to ale już pod kwotę, nie, tak. nie? No i tu trochę... Podobna sytuacja, celem jest zrobienie powiedzmy najlepiej 100%, a jeżeli się nie uda, no to zbliżenie się do tych 100%, czyli ilości sztuk, a niekoniecznie jakości tego. Więc raczej bym tak sytuację, Jak Rosjanie produkowali jeszcze przed wybuchem dla nich wojny ojczyźnianej samoloty, które miały być masowo produkowane yy, i miały służyć do atakowania lotnictwa przeciwnika jeszcze na... Stojącego na, na lotniskach. I produkcję tych samolotów zlecono zakładom meblarskim, które były na przykład dobre w robieniu sklejek, ale grubych i ciężkich, tudzież były dobre w robieniu spłyt różnego rodzaju wiórowych, gdzie było dużo klejów, wiór, i one też były przez to ciężkie. I kiedy zrobili, według siebie, te samoloty, to one były tak ciężkie, że silnik nie dawały rady ich unieść. Ale samoloty były zrobione. To, że potem przez długi czas trwało ich przerabianie, żeby coś sobą stanowiły, a części się nie udało, i zostały rozstrzelane na lotniskach przez Niemców z kolei. No cóż, historia. No zapomina. tak, tylko że, że wtedy mieli dostęp do technologii, teraz trochę to jest ograniczone. A, a więc, a jeżeli chodzi o tą technologię sowiecką, no to ona już trochę odstaje, a sami siebie. Jeżeli chodzi o ostatnie lata, to, to nie szło to dobrze. Patrząc, że wszyscy, wszyscy twórcy tych pocisków hipersonicznych siedzą, to, to nie tak, jest to dobry prognoz. Mówi najczęściej o zdradę i sprzedaż technologii do, do Chin. Chiny. Tak, nas... tak, tak, tak. <gry> Taki mały paradoks współpracy z sojusznikami. Tak, i A, pozyskiwania to... technologii mhm, z Chin. A, a to jeszcze nie, trudno jest w tym momencie nie wspomnieć o tym, że Rosjanie dzieląc się technologią z Koreą Północną, musieli się ostatnio przyznać, że Korea Północna wykonała na nich atak hakerski i jeszcze miała tak. sobie więcej. Tak. O, takie. szorstkie to przyjaźnie. Wiesz, może się okazać za jakiś czas, że też ktoś współpracował i część technologii tych rosyjskich tak. mogło. Wyciec, tak, przy, um, chcieli dać, a może się okazać, że dali więcej, tak, niż zamierzali. Zobaczymy za jakiś Warto. czas. I doszliśmy do top 1. Top 1 z naszego podwórka, ale y, bardziej będzie nas interesował wymiar biznesowy tego wszystkiego na koniec, niż ten wymiar może bezpieczeństwa. A już mówię o co chodzi i dlaczego. Chodzi o amerykańską ofertę, jaka została zasygnalizowana przez całkowicie przypadkiem przebywający w Polsce zespół składający się z prezesów firmy Westinghouse oraz Bechtel i w tym samym czasie przebywający w Polsce, właśnie sekretarz stanu Antony Blinken, no, którzy akurat przypadkiem razem się na ten temat wypowiedzieli, że to jest dobry pomysł. Czyli Zaproponowali, aby druga elektrownia atomowa w Polsce powstała najlepiej z ich technologii, we współpracy z nimi, bo jak się kupuje więcej pakietowo, to w sumie wychodzi taniej, i te reaktory, o których mówią co najmniej sześć, no to dzięki temu wyszłyby taniej. I przy mozaice, przepraszam, mozaice zakupowej, jaka na przykład panuje w polskiej armii, gdzie mamy na przykład patrząc tylko na sferę samochodową. Mamy samochody marki Mercedes, ciężarowe. Mamy Jelcz, mamy Skania, mamy Iveco. Czy jakiś pominąłem? A, no jeszcze MAN, który to nie jest do końca to samo co star. Czyli pięć marek. Łańcuchy logistyczne dla tylu rodzajów pojazdów. Trzeba dokładnie wiedzieć, jaka jednostka czym jeździ. Widzę historia kłopotów niemieckiej logistyki w II wojnie światowej i ilości wersji uzbrojenia, jakie posiadali. Czołów na przykład. Tak? I, I tutaj oni mówią, że w tym wypadku teoretycznie słusznie. Jeden typ będzie lepiej, jeden rodzaj szkolenia będzie taniej, powtarzalność, jak zamówicie tego więcej, dzięki temu to będzie wszystko lepiej, taniej, szybciej, fajniej. No, z jednej strony tak, ale z drugiej strony ja, w latach poprzednich spędziłem kilka wyjazdów do Chin, między innymi zapoznając się z technologiami nuklearnymi, jakie oni u siebie stosują i o czym już kilkakrotnie mówiłem. Mają u siebie rozwinięte przez siebie i zmodernizowane technologie francuskiego EDF-a, przepraszam, Arewy, amerykańskiego Westinghouse'a i współpracującego z nim również japońskiego Hitachi. Mają rosyjskie Technologie też rozwinięte i wszystkie je zmodernizowali z generacji drugiej do dwa i pół. Sami zrobili generację trzecią, teraz jeszcze wprowadzają czwartą. I Westinghouse i sekretarz stanu mówią: weźcie tylko od nas będzie lepiej. To tu ja powiem, że konkurencja w tym zakresie uważam, że według mnie, jest lepsza i posiadanie alternatywnej technologii. Która efekt w postaci odpowiedniej ilości wyprodukowanej energii, bezpiecznie wyprodukowanej energii, będzie dawała taki sam, a można dzięki negocjacjom uzyskać jeszcze lepszy parametr cenowy też, może nawet y, y, jakąś formę prawdziwego transferu technologii i tak dalej. No to chyba jest ciekawsze niż iść tylko w uzależnienie od jednego dostawcy. Łącznie by też to oznaczało uzależnienie się od jednego kierunku dostaw paliwa nuklearnego do tych elektrowni. I to jest właśnie dla mnie rodzaj tego gambitu, przed którym obecnie stoją władze polski i powołanych ku temu podmiotów, które chcą w tą energetykę inwestować. I tymczasem przypomnę, my jeszcze jednej nie mamy zbudowanej, a musielibyśmy dokonać wyboru na dekady tylko jednej technologii i to jest dla mnie niebezpieczne i ten wymiar biznesowy, Pawle, właśnie tu mnie interesuje też w rozmowie z tobą. Wiesz co, ja do końca nie rozumiem tej naszej polityki w tym zakresie, ale może za mało też wiem, bo nie jestem tutaj specjalistą, jeżeli chodzi o energetykę jądrową. Wydaje mi się, że dla mnie powinniśmy to koordynować, jeżeli chodzi o europejskich dostawców, i ja bym tutaj jednak stawiał na współpracę, przynajmniej częściowo z Francją, pamiętając o tym, że też w Unii Europejskiej przecież cały czas trwa dyskusja, jak ta energetyka ma wyglądać, na jakie źródła energii mamy stawiać, no i tu musimy współpracować, żeby się nie okazało, że jakieś lobby. Gazowo, rosyjsko, nie wiem, niemieckie, tak, będzie próbowało jakieś własne pomysły mm, forsować. Tak jak było do tej pory. Ono w tym momencie jest w mocnej defensywie, natomiast ono wróci, tak? Po wojnie za jakiś czas, a więc będzie też przecież dyskusja na temat odbudowy Nord Streamu i tak dalej. No i dobrze by było, żeby nasza pozycja była tu przemyślana. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, z jednej strony no, można się zastanawiać, czy, czy to jest dobry kierunek. Z drugiej strony, stawiając tylko na Amerykanów, no, nie wiem, czy tutaj wyobraźmy sobie sytuację, kiedy stawiamy na Amerykanów, no i mamy wojnę celną pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, bo. Tak? Jest to możliwe. I to jest możliwe, a więc takiego scenariusza ja bym wcale nie wykluczył. Tu akurat bym mocno się jednak zastanawiał. Z punktu widzenia bezpieczeństwa wydaje mi się, że ci europejscy dostawcy mogliby być bezpieczniejsi, albo przynajmniej żebyśmy mieli i takie rozwiązanie, i takie rozwiązanie, tak, a więc, bo ja też optuję, my mówimy z jednej zapiszymy. strony uprościmy, ale z drugiej strony wprowadzimy monopol, tak, a jeżeli na przykład tutaj nieodpowiednia osoba w Stanach Zjednoczonych wprowadzi taką, niekoniecznie Trump, tak, może to być też za jakiś czas, bo mówimy zobacz, o rozwiązaniach, które są na dekady, tak? A więc może być następny prezydent, który na przykład z jakiegoś po powodu, podobnie jak Trump, teraz zapowiada jakąś tam konfrontację, jeżeli chodzi o Europę, może być jeszcze bardziej radykalny, tak? I co wtedy? Nie, no bo my Dlatego... dzisiaj patrzymy, nie. A co Dlatego innego, jeżeli współpracujemy tutaj katka. z innymi krajami. No tutaj z Niemcami nie można, no bo oni, że tak powiem, zrezygnowali z tej technologii nierozważnie. Natomiast no Francuzi cały czas są gdzieś zaangażowani, więc ja bym tutaj stawiał na pewno na ten kierunek. My postawiliśmy to... na taki kierunek dla mnie trochę egzotyczny, czyli Korea Południowa i Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone wydają się ok, Korea Południowa. Ciekawy kierunek, no ale znowuż pytanie. Cie cenowo i technologicznie bardzo ciekawy, bo to jest de facto rozwinięcie Westinghouse'a w jakichś tam elementach. Tak. Kłócą się prawnie o to, ale co najważniejsze, jest kompleksowe. Łącznie z finansowaniem i długoterminowym zaopatrywaniem w paliwo. No tu mamy tak, dokładnie tak. no... Trudne wybory, tak? To trudne, można trudne. sobie tak dyskutować z boku, nie znając wielu elementów i, i jak przebiegają te rozmowy, natomiast no, ja bym jednak zastanawiał się tutaj nad współpracą w ramach jednak jakiegoś europejskiego konsorcjum i sojuszu, przynajmniej częściowo. No ale to nie ja wybieram, tak? Więc, no, tu więc moje zdanie nie ma. Europejskim... Największym Znaczynie. problemem francuskiej oferty jest spora ilość przesunięć czasowych w realizacji. Jak pokazuje historia ostatnich projektów. Yy, I to jest największy problem. Natomiast zdecydowanie mm. uważam, że tak jak Ty mówisz, dywersyfikacja, w tym jeden taki niech to będzie. Znaczy, ja nie że mówię, żeby było czterech, bo, bo nas na to A nie stać, B to nie, nie ma sensu. Natomiast. Ale racjonalna dwóch dywersyfikacja to jest racjonalne. Chociaż mm -hmm. Tak. Chociaż dwóch i. No, dla, nawet dla naszej nauki, bo przecież nasze uczelnie będą musiały się tym zajmować, poznanie dwóch technologii, możliwość zrobienia na tej podstawie technologii własnych w obszarze na przykład y, SMR-ów, czyli małych y, modułowych reaktorów, wszystko przed nami wtedy. Wiesz, no tak najciekawiej wyglądają te m, potencjalnie te małe, no, natomiast no, jeszcze ta technologia. Yy... No, jeszcze moment, tak, no, tak, ale być może za właśnie te kilka lat, kiedy my będziemy to już implementować, to może wtedy będzie to dobre rozwiązanie, no bo to jest rozwiązanie takie, które mogłoby wiele rzeczy w przyszłości przyspieszyć, tak, to, żeby nie budować. A to jest ciekawe. We Wrocławiu produkowane są generatory, które właśnie do SMR-ów, które będą powstawały w Europie, są, można powiedzieć, dedykowane, więc. Pewną część zakresu technologicznego już się na naszym terytorium obrabia. nie mówię, że to jest polska firma, ale to się robi w Polsce. Polscy inżynierowie, technicy mają do tego dostęp. To jest istotna część, bo samo powstawanie ciepła z rozpadu, rozkładania atomów, to trzeba się to przetworzyć na energię. I tego typu sprzęt już jest w Polsce produkowany, co jest dobrym krokiem ku temu, a nawet mogą powstać, bo to są, się robi wręcz dedykowane dla. Dowolnej technologii, jaka by była zaimplementowana do tych dużych elektrowni. Więc z dobrą stronę pewne rozwiązania w Polsce już są. Pilnujmy tego, żebyśmy tego nie utracili, a żebyśmy to rozwinęli i zapewnili sobie ciągle możliwość podejmowania decyzji i wyboru tego, co zawsze dla nas będzie lepsze, a nie zdawanie się już tylko na jedno rozwiązanie. To by było na tyle w dzisiejszym spotkaniu. Mam nadzieję, że się. Podobało, chociaż początek był bardzo lokalny, można powiedzieć, ale mam nadzieję, że sytuacja zostanie przez nasze służby cały czas pod kontrolą, ta sytuacja hydrologiczna w południowo-zachodniej i południowej Polsce że tragedia nie rozleje się aż tak szeroko jak w roku 1997 że te większe miasta tak mocno nie oberwą od żywiołu. Bo naprawdę wystarczy już tego co się wydarzyło w tych mniejszych miastach jak moje rodzinne Głuchołazy i miasta i miejscowości w Kotlinie Kłodzkiej, a niestety co niektóre tamy już wiemy, że pękły, na przykład no, co najmniej jedna w Kotlinie Kłodzkiej przez niektóre się przelewa, czy to na Opolszczyźnie, czy na Dolnym Śląsku. Więc wesoło nie jest, ale trzymamy kciuki i ja w razie czego osobiście czekam, jeżeli będę wezwany, bo mam przydział kryzysowy, to wiem, gdzie jest moje miejsce, w jakiej jednostce i co mam robić, żeby pomagać w tej sytuacji. Ale póki co nie odzywają się. Ale pamiętajmy, jesteśmy, moi drodzy rodacy, napadnięci przez żywioł wody, jesteśmy myślami z Wami. Pozdrawiam serdecznie i ciepło, i żegnamy się. W składzie Paweł Jeżowski. Dziękuję. Maciek kapitan, Maciek kapitan Lisowski. Zapraszamy i zachęcamy do tego, żebyście o lajkach nie zapomnieli o tym, że te dwa kanały działają i wspieranie ich przynosi fajne efekty w postaci tego, co robimy dla Was. Wszystkim wspierającym bardzo za to serdecznie dziękujemy. Polecamy się wszystkim na przyszłość. Przemi, wobec. Do usłyszenia. Do zobaczenia, jeśli jeszcze Paweł chce coś powiedzieć. Ja Nie mówię, chciałem cześć. powiedzieć. Trzymajcie się. Miłej nocy, cześć. Miłej nocy, cześć.